caution. Scans show the digestive tracts of nearby life forms contain human tissues. Okej. Jestem na zewnątrz. Byłem z powrotem w bazie, tam zostawiłem jakieś baterie i inne rzeczy. Tu jest... Troszkę dalej poszedłem tutaj tą górą. Ogólnie jest milion krabów. Czy tam tych krabopająków. Na razie jeszcze nie widzę żadnego wejścia, ale... Może tu będzie jakieś drugie wejście. Patrzę. A tu są niewidzialne ściany ogólnie. Słońce chyba zachodzi niestety, więc... Może być problem. Zachodzi czy wschodzi? Sam nie wiem. Aha, a propos. Stoj! Trochę dziwne, że... Są jakieś takie sekcje gry, gdzie nagle się walczy. No dobra, tu jest skrzynka, której nie otworzyłem ewidentnie. Oh fuck! Co? No to było chamskie. Tekstura, która nie miała kolizji. Nagle spadłem w kosmos. I teraz ciekawe, czy w ogóle stąd da się wyjść. Bo nie wiem, gdzie jestem. Okej, nie podchodzić do krawędzi. No, tu widzę jakąś niewidzialną ścianę, tam nie mogę wejść dalej. O Jezus, no nie. Nie mówcie, że się gdzieś zablokuje nagle. No dobra, to zobaczymy, czy będę mógł... Okej, mogę. Po prostu sobie skoczyć do wody. No to tak, no jakoś tędy wyszedłem chyba. I ogólnie poszedłem tam dalej w lewo, bo tu było to wejście pierwsze od razu. Więc może tam dalej coś jeszcze jest. Zaraz, co? Niby jak ja tam wszedłem. Czy to było tędy? Jakoś tędy? Tak, tędy. No. Generalnie tutaj lewą stroną sobie szedłem. Tylko tam jeszcze bardziej w lewo, a teraz może w prawo. Zobaczymy. Aha. Widzę cię. No nie, byłem tutaj, okej. To była ta skrzynka. Apteczka się przyda, no. Spadnij tam w przepaść. Potafianie. Pytanie, czy będzie tutaj jakaś droga do środka? Nie uciekniesz. O, ty chamie. Te takie, o właśnie, białe ściany mgły to są te jakieś niewidzialne ściany. Po prostu tu się nie da przejść. Czyli tędy raczej nie wejdziemy. Chyba, że... No dobra, może jakoś tu coś będzie. Też niewidzialna ściana. A nie. No w sumie tak. Okej, tu się coś dzieje. Spadają odłamki. Tu jest jakaś dziura, ale raczej zablokowana. Chwila, moment. No i co? Naprawdę nie ma tu wejścia jakiegoś? Alternatywnego. Po tym da się iść teoretycznie. Okej. Teraz to się boję, że tekstura się okaże czymś, po czym nie można chodzić. No dobra, to wygląda jak jakaś droga dokądś.
Nie wiem, czy do tego samego. Chyba nie. To jest chyba coś innego. Dobra, latarka się teraz... Chamstwo. Latarka się przyda, chciałem powiedzieć. Trójeczka. No dobra, czyli to może być jakaś inna w ogóle część statku. Co jest intrygujące. Kolejna gaśnica, dobra. Apteczka, niech będzie. No. To jest coś nowego. Spoko. Dobra, to ugaśmy jakieś te rzeczy. Gaśnic tam mam trochę. Zresztą łatwo się je robi, wystarczy tytan. Także nie ma co oszczędzać chyba. Jakaś skrzynka. Już. Bateria. Standardowo. Dobra, więc to jest ciekawe, co to jest. Widziałem tam... Aha, tu są niby śluzy. Administracja i ładownia. O, administracja brzmi nieźle. Ładownia też, może tam coś ciekawego znajdziemy. Patrzę, czy w ogniu są jakieś skrzynki. O. No cóż, już byłem w czarnej skrzynce. Administracja i ładownia. Dron inżynieryjny Aurory. Engineer Barkley and Chief Technology Officer you identified. Drone, get me a propulsion cannon. Repulsion cannon retrieved. Hey Barkley, install that circuit box with that repulsion cannon and you'll punch a hole in the cargo bay. Damn it, drone, I said propulsion, not repulsion. Recalibrate sensors. Senses recalibrated. Sensors aren't the problem. I tweaked the program. It's like you now. It doesn't like being told what to do. Drone, I know... His name's Albert now. So... Albert, I know it's not your fault, but it would really help me do my job if you'd bring me what I asked for. Thanks for your time. Propulsion cannon retrieved. Thank you. Now go away. Entering hibernation mode. Boss, this hobby of yours isn't making my job any easier. Or safer. Maybe so, but it's all that's stopping me from being so bored I take a spacewalk in my skivvies. Ludzie się nudzą. Znaczy tak, tutaj... Okej, fragment działka grawitacyjnego. Czy to jest sugestia, że będę potrzebował użyć działka? Żeby... Właśnie, może jeszcze gdzieś indziej tam też były jakieś miejsca, gdzie mogłem tego użyć. Sporo tych ogni. Dobra. Sporo, ale nie przeszkadzały aż do teraz. O, już przeszkadza. Pyk, pyk. Dobra, dobra. To jest administracja, po prostu taki pokoik. Spoko. Biureczko, jest jakieś PDA. Notatki własne. Tego plakatu chyba nie mam. Dobra, gaśnica zużyta. Pyk. O, tu coś jest. Altera wystrzeliwuje Aurorę. A,
Zaraz, czy to jest ta wyrzucona gaśnica? Chyba tak. Więcej baterii. Oh yeah. Zobaczmy. Profil trans rządu, korporacja Altera. Jeden z największych dostawców technologii lotów kosmicznych i elektroniki komercyjnej w całej federacji. Oficjalny dostawca FTS, cokolwiek to jest. Konsekwentnie zaliczany do najlepszych pracodawców w galaktyce. Rozpoczynał jako producent sprzętu obronnego, no oczywiście. Tralalala. Zaopatrywała wszystkich w broń. No, of course. Dobra. Ale teraz wystrzeliwuje Aurorę. W ramieniu Ariadny. Tak, tak. Elitarna. O Jezus. Jak zwykle atak kuriera. Korporacja Altera kontroluje 9% wszystkich bram przestrzennych w galaktyce. Jeśli misja Aurory się powiedzie, Altera przechytrzy mongolskie korporacje sprawujące władzę nad masą placówek i kopalń w tym regionie. Notatki własne. Więc w końcu dotarliśmy. Jesteśmy w otwartej przestrzeni kosmicznej. Przemierzyliśmy galaktykę, by zainstalować bramę przestrzenną, żeby wysłać statki, które będą wydobywać surowce, żeby zbudować droższe statki, żeby zainstalować lepsze bramy przestrzenne. Próbujemy wykończyć galaktykę czy samych siebie. 18 czerwca, rodziny Yu, 40 tygodni, zanim wrócimy do domu. 400 tygodni. Kurde. Zróbmy tak. 400 tygodni. Co? Zaraz, co 400 tygodni? Czuję, że minie, zanim wrócimy do domu. Ok. Niewystarczająco kredytów, które Altera mi płaci. 1454. Kod do ładowni. To pewnie tutaj. No dobra. Trzeba łyknąć wody. Okej. Administracja była na szczęście niewielkim kawałkiem. Tu jest ładownia. Czy mogę iść tędy? Czy coś tu może znajdę? Wydaje mi się, że nie, ale mogę się mylić. Czy to w ogóle da się ugasić? To raczej wygląda jak jakiś taki permanentny ogień. No w ładowni może znajdziemy jakieś ciekawe rzeczy. A i co? Tak, tutaj trzeba użyć działka. Już widzę, żeby się dostać do środka. Ławeczka. Skrzyneczka. Dobra, teraz to w sumie by mi się trochę bardziej woda przydała. O, no tak, zamknięte. I był kod. Kod, który brzmiał 1454. 1454. Haha. Dobra, też więcej spadającego śmiecia. Chwila, czy to nie jest... Tak, wydaje mi się, że zatoczyłem koło. Byłem w ładowni, tak, tutaj są wózki widłowe i tak dalej. To były te drzwi, które wyglądały na zamknięte. Te drzwi ewakuacyjne jakieś, tak? No nie wiem. Był tutaj ten symbol takiej ewakuacji, czy coś.
Ja byłem tu. Ha. Chwila, tam jest jakaś skrzynka, która wygląda na zamkniętą. Sprawdźmy to. Może mi się wydaje. Tutaj. O. Żarcie. Czyli zatoczyłem koło, ale wciąż nie... Tam są jakieś dwoje zamkniętych drzwi. Przy początku tej drugiej jakby ścieżki do wejścia. Jest to interesujące. No nie wiem. Zobaczę, czy tutaj gdzieś jeszcze z tym działkiem grawitacyjnym się nie da czegoś otworzyć potencjalnie. Jakiegoś przejścia. Chwila, tu jest PDA. LOL. Którego nie zauważyłem. Dostęp do laboratorium. Trollololo. Ślepota. Normalnie. Sześć, cztery, osiem, trzy. No. Obok cewki z danymi. 6, 4, 8, 3. Ale tu są właśnie dwoje drzwi tu jest. Jedne były zaraz. Tu jest w ogóle wejście. Jedne były tu. O. Tu nie. W ogóle da się tu jakoś wejść? Niekoniecznie. Jedne były, o, tutaj z tyłu. No dobra, czy to też jest laboratorium? Zobaczymy. Sześć, cztery, osiem, trzy. Chyba tak. No dobra. O, wreszcie. Wreszcie się udało. Databank corruption was detected on your PDA. Co? Your technology blueprints have been updated. Moje działko impulsowe, mój schemat był zły? Co to ma znaczyć? O, bateria wysiadła. Ha. To jest dziwne. Co to niby znaczy? Działko impulsowe. Schemat jest taki sam. Umysł roju. Chwila, to jest laboratorium. To może tutaj właśnie znajdziemy, co robić z tymi rzeczami, z tym sprzętem jakimś laboratoryjnym. Pewnie potrzebuje jakiegoś pomieszczenia bazy osobnego. Duża kolba. Dobra, czas coś wyrzucić zaraz. Pyk. Kolba. Nie wygląda to na kolbę, ale okej. I to jest to samo pomieszczenie. Dobra, wyjdę na powierzchnię. Nie tędy. Czego można dowiedzieć się od umysłu roju z planety Strader 6? Jakieś
Niedawno został przeprowadzony obrazowy eksperyment na kolonii umysłu roju na Striderze 6. Na obrzeżach gniazda postawiono urządzenie, którego zadaniem było razić zbliżające się osobniki. Mrówcza farma straciłaby mnóstwo osobników, zanim przekazałaby podstawowy sygnał o zagrożeniu, który skutkowałby nauczonym... co? A, nauczonym... co? Jakoś... który skutkowałby nauczonym mijaniu tego urządzenia. Znaczy, że nauczone osobniki by omijały. Okej. Okay. Sukces, ale kosztowny. Kolonia na Striderze szybko podzieliła się na dwie frakcje. Jedna próbowała przesunąć urządzenie siłą, tracąc wiele osobników. Druga próbowała zagrzebać urządzenie w piasku. Te dwa cele wzajemnie się wykluczały i doszło do starć. Mogłoby się to tak nie trzęść. Pierwsza frakcja została pokonana przez jej obniżoną liczebność. Urządzenie zostało zagrzebane, a ci, co przeżyli, doszli do porozumienia. Z perspektywy osobników to doświadczenie musiało być okropne. Z perspektywy umysłu roju pilny problem został rozwiązany w najbardziej efektywny sposób. Która perspektywa jest właściwa? Myślimy, że żadna nie jest. Boże, jakie to jest długie. Na razie nie chce mi się tego czytać. No, przykro mi. Ale ciekawe jakieś koncepcje o umysłach roju, czy to może jakaś potencjalne nawiązanie do tych obcych stąd. Dobra, jeszcze zajrzę. Czy coś było w tym laboratorium istotnego? Ale raczej nic tu się nie dało zeskanować. Są tylko jakieś te elementy wyposażenia. Także interesujące. Dobra, duża kolba. Może zapamiętam, że tutaj jest jeszcze w tym laboratorium. Są jeszcze jakieś małe. Chociaż niektórych nie da się podnieść. Umysł roju, opowiadacie. Wciąż nie wiem, jak tych sprzętów laboratoryjnych użyć. No dobra, myślę, że to było wreszcie wszystko chyba na tej Aurorze. Wszystkie otwarte, zamknięte drzwi otworzyłem. No. Wydaje mi się, że wszystko znalazłem. Może się mylę. Serio. Więc chyba wrócę do bazy. Tam troszkę jedzenia mi brakowało. Może nie, no muszę wrócić do bazy i opróżnić się z tego wszystkiego. Muszę też coś zjeść w życiu prawdziwym. Jest mój pływacz. No, spróbuję poszukać. Zastanawiam się, jaki teraz będzie mój dalszy cel. Generalnie chyba szukanie tych grzybów głębinowych, bo to jest główny surowiec, którego mi brakuje do syntezy tych tam bardziej zaawansowanych materiałów. O, energia jest niezła. Ej, ten reaktor jest naprawdę niezły. Zastanawiam się. Myślałem, że niektóre są takie bardziej jasne niż ciemne, ale może to po prostu gatunek ryby tak inaczej wygląda. Czy on naprawdę aż tak długo trwa? Zanim rozłoży to wszystko? To jest nawet niezły. No, w każdym razie. Grzyby głębinowe to nasz kolejny taki high-levelowy cel.
Żniwiarz zęby. Tak myślę. Więc chyba zabiorę stąd te wszystkie rzeczy do bazy. No, wkładaj. Nie miałem jeszcze jednej rozładowanej? Czy ja jestem ślepy? Miałem. Wrócę tam. Myślę, gdzie są te głębinowe grzyby. Nie widziałem ich w tym biomie z wężokrabami, czy tam krabowęgorzami. Można by jeszcze raz tam się rozejrzeć i zobaczyć, czy tam ich nie ma, tych grzybów. Ewentualnie gdzieś w grzybolesie może, jakimś głębszym. No ale na razie po prostu przekładam rzeczy i przerwa. Okej, jesteśmy na wyspie alienów. Widziałem, że to gdzieś tutaj w pobliżu znalazłem te galareciaki właśnie w jakiejś żółtej trawie, ale kurna, gdzie to było? O, grzyb? Czy ja go wyrzuciłem? Tutaj sporo tej żółtej trawy rośnie, ale jakoś nigdzie tu nic nie widziałem. Ale coś stwierdziłem. A, tutaj sobie tak pływałem. Co to były za dziwne dźwięki? I widziałem, że są tu jakieś jaskinie. Konkretnie tu. W których chyba nie byłem, bo leży tutaj na przykład ta tabliczka obcych, więc no, raczej tu nie było mnie. Może tu coś znajdziemy ciekawego. No i generalnie miałem zamiar tutaj na tej wyspie jeszcze się bardziej rozejrzeć. Tylko bardziej na górze niż na dole, no ale zobaczymy. Generalnie w jaskiniach jakoś tak dużo nie chodziłem, a może... Oho, to są te teleportery. Ja w jaskiniach dużo nie chodziłem, może jakoś tutaj są jakieś unikalne rzeczy. Cholera wie. Tu jest żółta trawa. Ale na razie nic w niej nie widzę. W sumie to powinienem przeczytać wpis jeszcze raz i zobaczyć dokładnie. Cień rekina i zobaczyć dokładnie, czy to magnetyt? Wow! Ha. Magnetyt sobie tutaj rośnie też. O, to jest to. Okej, czyli jednak tutaj występuje, ale chyba jest rzadkie. No dobra, to trzeba się tu rozejrzeć. No, aerożel był już potrzebny do jakichś rzeczy. No wiem, że grzyby głębinowe to taka następna większa... następny większy projekt. Ale chciałem tutaj iść właśnie, żeby nie zapomnieć o tym. Mieć to odhaczone potencjalnie. Dobra, skoro jestem na powierzchni, to mogę przeczytać. Galareciak, to jest jedzenie. Więc mam nadzieję, że się nie psuje jakoś. Nie ma tego takiego paska psucia, więc... gdzie to będzie? Lokalne formy życia. G...
To nie jest tutaj. No, a, przydatne. Galareciak. Rosną na ścianach jaskiń, kurde. Dobra, to może nie była jaskinia, ale... tralalala. Jadalne. Rośnie na jaskiniach? Może jednak powinienem w jaskiniach gdzieś tam pływać? A tutaj jest wejście do środka. Na szczęście są te galaryciaki dosyć łatwo takie odróżnialne. Na fioletowo się świecą. Co tu mamy? Znowu cyklop? A nie. To może nie powinienem używać światła. Dobra, tak głęboko to może nie powinienem wpływać jeszcze. Tylko wrócić na przykład do tej jaskini, w której byłem. Chociaż czy ja jej całej nie przepłynąłem już, czy jak? Rosną na ścianach jaskiń. Ciekawe. Chwila, jeżeli to jest roślina, to może jestem w stanie ją hodować. To byłoby dosyć, kurczę, przydatne. Teraz jest noc i absolutnie nic nie widzę, więc wciąż nie wiem, jak kopać te minerały. Tutaj jaskinia. No nie widzę nic na ścianach. No to chyba była ta mini jaskinia. Fioletowe roślinki. No wszystko fajnie. No to może pójdę na górę, na tą wyspę i tam się rozejrzę. Zobaczę, czy coś znajdziemy w tych jaskiniach. A nóż widelec, coś tam ciekawego jeszcze jest. Co może być przydatne. Okej, okay. To mnie nie zabiło, o dziwo. Ale no nic, łażę sobie tutaj. Na razie nic ciekawego się nie dzieje. Te rzeczy, czy to się dało zbierać? Pijawki. Sryć dalej Downy widzę. Ja pierdzielę, trzeba go chyba będzie znowu spacyfikować. Co to to jest? Muszlak koralowca. O proszę. Litu jakoś dużo nie mam. Warto pozbierać. O, rubinów też nie mam, ale tutaj to chyba ich nie było. Wiem, że diament tu był. Gdzie nie, gdzie. O, dobra, dobra. Idziemy głębiej. Tabliczka. Spoko, że się świeci. Te rzeczy. Sryć, usadź dupę. To idzie jeszcze głębiej. No dobra. To
Żebym się nie udusił przypadkiem. O, co ja widzę? Nasi znajomi. A co to jest? Aha, to chyba jest nic. Dużo krabów. Krabopająków. To może być nieprzyjemne. 2 minuty tlenu. O, te roślinki. Okej. No, nawet rozległa ta jaskinia. Ciekawe, dokąd prowadzi. Pewnie na zewnątrz gdzieś. Dobra, 80 sekund. O. Czy to jest zewnątrz? Czy to jest ta sama jaskinia, w którą ja wpłynąłem wcześniej? O, chyba nie. Co to jest? A, to jest ślad po mnie. Jakaś turbulencja. Dobra, no to wiele tam jednak nie było. Poza ładnymi widokami. Aha! Dobra. Galaryciaka udało mi się tutaj zasadzić. Wciąż nie mam pojęcia, ile czasu te rzeczy rosną, czy w ogóle rosną. Chwila, może... Muszę jakoś rosnąć. Coś chciałem. Tutaj mam zasadzone te grzyby i tak dalej, ale właśnie się zastanawiam, czemu one nie rosną? Może kurde dlatego, że one powinny pod wodą być, a nie na ziemi. Czy ja to zjadłem? Kuźwa. Specjalnie przywiozłem te nasiona, żeby tutaj zasadzić w domu, a niech to szlak. Bo te drzewa są niezłe. Cholera jasna. Ale dobra, spróbujemy teraz może zasadzić te grzyby i tak dalej tutaj na zewnątrz, pod wodą. Teraz mi to tak kurna przyszło do głowy, że w sumie to one chyba są wodnymi organizmami. Never mind. Nie mogę tutaj ich wsadzić. Mają zielone tło. Tamten miał takie niebieskie. Okej. Okay. Czyli może jednak one są powietrzne, a nie wodne. No to może się myliłem. Nie wiem do końca, jak to jest z tym sadzeniem roślin. Ale trzeba poeksperymentować. I co? Dobra, posortuję to wszystko. Co ja potrzebowałem? A, właśnie, potrzebowałem aerożel, żeby zrobić chyba ten system filtracji wody. W sumie kombinezon, no albo kombinezon chociażby. No, aerożel sporo rzeczy, do sporu rzeczy jest potrzebny. Gdzie był ten system filtracji? Tutaj gdzieś? No, aerożel. Bioreaktor jest spoko. Jeszcze jakieś... Czy ja słyszę radio? Nie. Co tak pika? Może ta sterownia skadująca? O. No nieważne. Czas na sortowanie rzeczy.